trzymaj, jeszcze stop. Ania jest mistrzynią fitness. Teraz wydaje się proste, zobaczymy za chwilę. No to już wiesz. Nauczę cię podstawowych manewrów. Dobra, stop. I teraz podleć bliżej, Tali. Ja też nigdy nie latałam. Uczucie jedyne w sobie. Także naprawdę bardzo polecam. Nie jest to aż tak skomplikowane, jakby się wydawało na początku. Przede wszystkim jest mały, sprytny i jest cichutki. Możesz sobie go rozłożyć. Najpierw sobie otwórz ramiona, a później ten. Waży 250 gramów, możesz latać wszędzie bez papierów nim. Bierzesz sobie go na wycieczki w całej Unii właściwie, nie tak jak byłaś... Do małego plecaka on się zmieści. Tak, i tutaj otwierasz. Ten gimbal ma niezwykłą ruchomość, bo ma 60 stopni do góry i 90 w dół, czyli 150 stopni. A jednocześnie może też filmować w pionie, bo to jest dla celebrytów na Insta i na TikTok. I ma czujniki też z tyłu. Tutaj. A one są tu. A tutaj są. Bo on lata tak przekrzywiony. On lata mniej więcej tak. Tak, lata. Czy nie lata w poziomie, tylko tak. Naprawdę tak malutki, że mówię, może się spokojnie zmieścić do malutkiego plecaka. Wcale nie trzeba. Nawet do kieszeni. Śmiało zabrać do nerki, tak jak powiedziałeś, czy do malutkiego plecaka. Jak wolno wszystko wychodzi. Tak, i teraz zobacz, to jest akumulator, a jak wyciągniesz, to on waży 150 może gramów. No nic. 170. Właściwie tylko sama budowa. A zaraz zobaczysz, co on potrafi. Tak, zanim się spotkaliśmy dzisiaj, to już go przełączyłem i przygotowałem. A, no widzisz, zaraz wystartujemy. Nie, słuchaj, będziemy robili dzisiaj ćwiczenia dla początkujących. Bo latam teraz. Zrobimy 3 takie ćwiczenia. Czekaj, bo ja teraz latam. Dobra. No to właśnie tak jak lecisz. Pierwsze ćwiczenie jest takie, że lecisz do przodu i się wznosisz, a wracasz i się opuszczasz. Czyli dwa drążki do góry. Do góry, tak. Do przodu i do góry, czyli dwa drążki do góry. Nieprzyzwyczajona jestem do latania na takich wysokości. Dobra, i teraz zrobimy na dół. Czyli teraz dwa drążki na dół. Do tyłu i na dół. Dobra. To jest ten manewr, kiedy zmieniasz wysokość i zbliżasz się. Mega cichutki, rzeczywiście. Nic go nie słychać. Tak. A jednocześnie jest strasznie prosty w obsłudze, bo już wcześniej latałam na wcześniejszym, więc ten kontroler w miarę jest mi znany. Czekaj, spróbujemy teraz na Mavic 3, nie? Latałaś. Tak. To jest drugi twój dron, którym latasz. Teraz mamy taką sytuację, że teraz go lepiej widzisz, bo on jest tutaj blisko, prawda? I to, co zrobimy, to sobie leciutko, jakieś 3-4 metry tylko, czyli tak jak trzymasz aparaturę, lekko dwa drążki do góry i on ci odejdzie pięknie do góry, tak. I teraz jeden mocny, a drugi słabiej, żebyś widziała, jak on, ta siła jak się rozkłada. Tak. Dobra, i to samo do tyłu, czyli na dół i na dół. Mhm. Jeden mocny, a drugi słabiej i na zmianę. Będziesz widziała. Teraz on jest blisko i fajnie ci on pokazuje. Możesz jeszcze odrobinę bliżej. Ma czujniki, także sobie nic nie zrobisz. Dobra? I teraz Ania, dawaj. Do przodu? Do przodu i lekko do góry. Albo dobra, tylko do przodu, żeby on był na tej wysokości i za chwilę zobaczysz. No. Dobra, i teraz dobra, lekko do góry. Tak. I to, co zrobisz teraz, to do przodu będziesz leciała z opuszczaniem. Jeszcze wyżej, jeszcze ze 3-4 metry. Dobra. Okay. Tak. I prawy idzie ci tylko do góry, a lewy ale lekko w dół. W dół. Dajesz. Świetnie. I delikatnie ten w dół, wiesz? Lewy delikatnie. Nie za mocno. Dobra, i teraz w drugą stronę. Czyli prawy na dół, a lewy do góry. Dobra, to jedziemy. Dajesz? Świetnie. I leciutko też, wiesz? Te zmiany sobie sama wpływaj. Na zmianę wysokości, czyli lewy drążek kontrolujesz impuls. Super to wychodzi. Tak, pewnie. I to jest ćwiczenie, które kończymy. To pierwsze. I będziesz miała już to zamknięte, już czujesz, nie? I teraz do tyłu z podnoszeniem. Dobra, i to jest pierwsze ćwiczenie, które zrobiłaś. Dzięki ci. Teraz będziemy lecieli po kopercie. Czyli lecisz, tylko poruszasz się lewym drążkiem. Przód, prawa, tył, lewa. Spróbuj, delikatnie. Tak, czyli góra, prawa, tył, na dół i w lewo. Po prostu kończy. Tak, tylko prawym drążkiem, żebyś czuła kopertę. Tak 3-4-5 metrów, nie za długo. Tak, już stop i przechodzisz w prawo. Świetnie. I od razu jedziesz w tył. I za chwilę już kontrujesz w lewą stronę. Super. Nie musisz później patrzeć na aparaturę, patrzysz sobie tylko na drona i już wiesz, jak się przemieścić. Na przykład chcesz zrobić jakiś zamek, ratusz, albo drzewo wysokie, tak, czy budynek. I nie musisz już się gapić cały czas na aparaturę, tylko mniej więcej wiesz, jak on jest. Dobra? Zaczynasz od lewej i teraz do przodu. Przód, prawa i tył. A faktycznie, jak hamuję, jak zmieniam kierunki, to on tak się...
No on musi, wiesz, zahamować. Nie ma jak zahamować, bo nie ma hamulca, tylko tak. Się przekrzywia. Ale bardzo fajnie to wygląda. Mega. Dobra. Możesz zrobić to troszeczkę szybciej, nie, za, wiesz, nie, nie przesadzając, tylko o, tak, zdecydowanie. I teraz dajesz od razu przód. Tak jakbyś sobie, tak, i od razu przechodzisz do boku. I od razu do tyłu. I bez środka. Tak. Jeszcze raz, sama taką rundę. Tak. 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 I tył. Dobra, drugie ćwiczenie masz zaliczone. Trzecie ćwiczenie będzie trudniejsze, bo jesteś kamerą do siebie. I teraz to, co zrobimy, to będziesz odchodziła do tyłu z wznoszeniem. Jak to zrobić? Wyczuj sobie najpierw ten drążek, który byłby do tyłu, czy na dół, czy do góry. Na dół chyba, nie? Do tyłu, na dół, tak. No to spróbuję, nie? Dobra, masz, ok, to już wiesz. I teraz góra, wiadomo, było lewy do góry. Tak, góra. No to jedziesz. I patrzysz sobie na dronę. I reguluj sobie siłą, wiesz? Nacisku na te drążki. Możesz pomknąć daleko, bardzo. Dawaj, dawaj, dawaj. I wyżej, czyli lewa, lewa wyżej. Tak. Pięknie. I masz droni. No to dobrze. To teraz w drugą stronę, czyli tym do przodu, do góry, a tym troszeczkę na dół. To, co w tym ćwiczeniu jest trudne, że masz odwrócony kierunek. Tak. I też trzeba drążki liniowo, czyli jeżeli opuszczasz, to nie w bok. Tak samo górę, no, no też nie w bok. Dobra. Czyli spróbujemy. Prawy na dół, lewy do góry. Delikatnie i patrzysz na dronę. Możesz prawy mocniej, żeby on ci odchodził bardziej. Prawy mocniej na maksa, a lewy delikatnie. Czad. Ale pięknie. Super. Ale pięknie. Jeszcze dawaj, 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 jeszcze ze 100 metrów. Zatrzymaj. Dawaj, ja na niego patrzę. Patrzysz? Jeszcze, jeszcze. I tu masz dystans. Jesteś dopiero na 200 metrach. Teraz pokażę ci RTH, bo poleciałaś na 200 metrów i trzeba wrócić. Raczej 276. Tak, przyciskasz ten klawisz, tam jest na 70 powrót, czyli dobra. Przyciskasz i trzymasz, tak. Dobra. I teraz obserwuj, co się dzieje mogę z dronem. Puścić, tak, możesz. RTH, czyli Return Home. Return Home. I on wraca do punktu bazowego. Odległość powinna ci maleć. Maleje. I na razie wraca na takiej wysokości, jak jesteś, czyli 109 metrów. A później zacznie się obniżać, jak dotrze do nas, wiesz? Jak opuścisz kamerkę z gimbalem, to będziesz widziała, jak on się nawiązuje do nas. Tutaj, prawda? Tak. Tutaj to było. Za chwilę, ja już go tutaj powoli już słychać. Słyszę i on będzie się obniżał. I teraz jesteś na 100 metrach, 190. On już się do lądowania składa, tak. Ale czujesz, jak jesteś wysoko? I takiego maluszka, wiesz, jak wiatr targa, jaki on jest mocny, że tam się utrzymuje. Jest tam jest bardzo wiecznie. My jesteśmy tu w osłoniętym i pięknym, słonecznym miejscu. A mały tam jest w chmurach. Nie, nie. I płacze, go w ogóle nie znosi. Jeszcze trochę, Ania. Jeszcze. Dobra, stop. Stop. Daj sobie rękę tak delikatnie. A tutaj będziesz lewym drążkiem trzymała. On ma tutaj czujnik, nie? Musisz go trzymać cały czas. Czuć sobie tak aparaturę, żebyś miała równowagę. I lewy daleko od buzi. I wystaw tak, jakbyś konia karmiła. Dobra. Trzymaj, trzymaj, Ania. Oporuj. Jeszcze. I teraz go łap. Tak. I trzymaj drążek. Super. Sam się wyłączył? No raczej, wylądowałaś. Sam się wyłączył? To jest takie proste? Słuchaj, zrobiliśmy tę główną część ćwiczeń. Teraz w nagrodę będziesz miała dwie rzeczy, a mianowicie quickshot, co je zrobisz sama. Ekstra. I będziesz miała fajne animacje dla siebie. I to jest tyle na dzisiaj. Świetnie, bardzo ci dziękuję. Chodź na środek, ekstra. Żebyśmy mieli więcej miejsca. Ania ćwiczy teraz bumerang. Zostawiłem ją samą. Żeby sobie sama zrobiła tą animację. Nie mogę jej ciągle wkazywać wszystkiego. A poza tym, żeby sama była też na tych ujęciach. Będzie miała dla siebie fajną pamiątkę. Niezła jest, że od razu ląduje sobie na ręce. Po pierwszej sesji od razu lądujesz na ręce. Czad. Bateria się skończyła. Słuchaj, dzięki ci bardzo serdeczne za te ćwiczenia. Starałem się takie zrobić, żeby ci było najłatwiej opanować, bo ludzie też zaczynają i od razu latają bardzo wysoko, a później nie ogarniają, mogą w coś wlecieć. A u ciebie były wymagające. Jak oceniasz w ogóle tego drona i ćwiczenia? Jak to wyszło? Ćwiczenia wydają mi się, wiesz, na początku nie jest prosto, bo ciężko jest wyczuć od razu joysticki. To jest zupełnie inaczej, te kontrolery. Tak. Ale po którymś razie już jest zupełnie lepiej, bo wiadomo, że trzeba te kontrolery leciutko naciskać. I jak chcesz po skosie, to musisz je równomiernie. I to jest skomplikowane. Super. Ale do zrobienia. I myślę, że po którymś razie już będzie dużo lepiej niż dzisiaj. Ale bardzo mi się podobało. Dron jest bardzo lekki. Bardzo ma fajne funkcje. I te quickshoty ma też świetne, bardzo ciekawe. W sumie ja latam dopiero drugi raz. A już byłabym w stanie sobie coś tam nagrać.
Świetnie, Ania. To jest bardzo, bardzo fajne. Ci dziękuję w ogóle za udział i za energię i za chęci. Nie, nie mam jak ci programie. Wybacz. Ale spoko, super. Dużo osób, wiesz co, nie wie jak zacząć i też mają sporo obaw. Sam zresztą miałem takie obawy, wiesz, nie mogłem spać. Martwiłem się o to, czy nie rozwalę go, czy mi nie odleci. A tutaj staramy się pokazać w tej części też, w tej serii, a właśnie takie krok po kroku, jak sobie ćwiczyć samemu. No i to jest właśnie fajne, bo później wiesz, jak wylecę tym dronem bardzo wysoko, to rzeczywiście go stracę. To jest fajnie, bo jest nisko i nawet gdyby się coś wydarzyło, tak jak teraz na przykład bateria nam się skończyła, to ja go widzę, nie boję się, że on mi gdzieś ucieknie, albo gdzieś spadnie w drzewa, albo w jakieś dziwne miejsce, albo broń Boże, komuś krzywdę zrobi. Więc można go spokojnie złapać i kontrolować. Tak. Chciałem ci powiedzieć jeszcze, że ważna jest miejscówka. Dzisiaj wybraliśmy fajne miejsce, bo jesteśmy tutaj sami, jest pusto. Też jest osłonięte od wiatru, żeby nie ćwiczyć też, jak jest zgiełk uliczny i ludzie przeszkadzają. Właśnie to jest to. Trzeba też wcześniej wstać, wtedy nie ma ludzi, bo dzisiaj jest niedziela. Rano wstaje, tym świetnie. A nie dzisiaj wstała o 5. Dobra, dzięki w każdym razie. Super odcinek i pozdrowienia. Ja też bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.